Przed nami ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski w futsalu, halowego Pucharu Polski na mecz Mistrzów Polski, a więc rekordu Bielsko-Biała z zespołem grupy inwestycyjnej Ma Lepszy Futsal Leszno. Zapraszają Piotr Szymura i Rafał Kędzior. A teraz widzimy no ciekawą uroczystość. Urodziny obchodzi prezes rekordu Bielsko-Biała, Janusz Szymura, postać doskonale znana w polskim futsalu. Iwanek. Oj, teraz pusta bramka. Zabrakło tutaj precyzji, ale popatrzmy, cały czas goście, jest zagranie, gol! 1-0 i właśnie Jakub Konkol otwiera wynik w drugiej minucie spotkania. Brawo za tę akcję, brawo za to wykończenie. To już mogło się udać tak naprawdę wcześniej. A ciekawa sytuacja, bo pojedyncze zmiany trener Czus Lopez wprowadził w tym spotkaniu. Oj, teraz mieli szczęście goście. Uwaga, jest zamieszanie. Świetnie teraz to obronił Charlier. Dużo, dużo lepsze kontrataki niż większość drużyny będą wprowadzać. Jest gol! Rekord dziś. Mamy wyrównanie. Walczy sobie o pozycję. Tutaj Marek, ależ to dograł Marek! Kapitalna asysta, jeszcze lepsze wykończenie, 2-1 dla rekordu. No, myślę, że w tej akcji trzeba pochwalić kilku rekordzistów. Też Krzyśka Iwanka, który tą akcję rozpoczął, a pamiętajmy, że to po jego stracie goście zresztą wyszli na prowadzenie. Douglas, a także jak wspomniałem Lisowski. Douglas, było blisko, bardzo blisko. Ma teraz troszkę miejsca Firańczyk, już tam czekał Lisowski, pusta bramka. Pamiętajmy, jest pusta bramka, rusza Popławski. Popławski z boku, Marek Popławski. Douglas, ależ to obronił. Interwencja kolejki. Pewnie by to była, gdybyśmy mieli do czynienia z taką klasyfikacją. Znów między słupkami jest Douglas, Paweł Budniak. Budniak do pustej bramki, tutaj jest Douglas, będzie rzut rożny. Wrócimy do hali w Bielsku po krótkiej przerwie, zostańcie z nami. Tutaj był prawdziwy rarytas, bo koszulka zespołu ukraińskiego Uragana Iwano-Frankowsk, a to jest ten moment, kiedy szczęśliwie, ale piłka wpada do bramki. Leszczynian Mikołaj Zastawnik sam nie potrafi w to uwierzyć, że ta piłka znalazła drogę do siatki. Patrzę, jak tutaj Lisowski zerka na Leszczaka, no i właśnie do niego ta piłka, szukał tego momentu, kiedy będzie mógł wyskoczyć. Budniak też tutaj szukał możliwości. Budniak, Leszczak odwrócił się, jeszcze zagrał w kierunku Budniaka, no teraz z kolei Konkol miał sporo szczęścia, że piłka po jego nodze nie wpadła do bramki. Popławski, Leszczak, czekał na ruch Surmiaka, ale zdecydował się zagrać do Pawła Budniaka. Budniak, Firanczyk przebiegł przed nim, Leszczak tam strzelał, Budniak po tym dalszym słupku. I Lisowski już teraz w koszulce lotnego bramkarza. Tak, kiedy mają tę piłkę, ale jest pusta bramka, popatrzmy. Oj, to Michał będzie. Marek! 4-1. Świetnie, świetnej formie jest Michał Marek. Bramki i asysty, no teraz to zmieścił naprawdę. Szapoba, tym bardziej, że był bardzo niefajnie faulowany. Myślę, że tutaj powinni sędziowie, no wrócili do tego faulu. Marek, no i przeniósł piłkę obok bramki. Olszak, dobre wyjście, bardzo odważne, trzeba powiedzieć, Krzysztofa Iwanka. Mateusz. Leszczak, bardzo ryzykownie, popatrzmy, strzał, nie ma bramki. Zawahał się Konkol na lewą nogę. Jest bardzo groźny ten zawodnik. Ale czuje się grę, czuje się jej tempo przede wszystkim. Inaczej to wygląda będąc w hali. A teraz Krzysztof Iwanek strzela. Jest pusta bramka. Konkol obok bramki. Tak. Ale chyba ktoś tej piłki jeszcze dotknął, tak? Dawno nie mieliśmy okazji. Tak właśnie, chyba po włosach. Surmiak. Jeszcze przy piłce, ależ panuje nad tą piłką, trudno. Oj, Marek, gol! To jest bramka Kamila Surmiaka. Tak, zdecydowanie tak, zabawił się. Mówiliśmy, że w tamtym rejonie lubił się zabawić Mateusz, ale to, co teraz zrobił Kamil Surmiak, no myślę, że szapoba i fajnie, że Michał Marek to skończył, bo to się mogło, wiadomo, jeszcze tak nie zakończyć bramką. Warto podkreślić hat-trick Michała, tak? Brazylijczyk niemal zabrał tę piłkę z przednóg Lisowskiego. Solecki teraz dograł, gol!
Kapitalna asysta Dominika Soleckiego, świetne wykończenie Douglasa. 5-2, przypomniał się publiczności w Bielsku Białej Brazylijczyk. W wyniku już, w sensie rezultatu końcowego, znajdzie się w kolejnej fazie Pucharu Polski, już nie zmienimy. No, można tu jeszcze pokusić o jakąś zmianę rezultatu i zdobycie jakiejś bramki przez jedną lub drugą drużynę. Ale ładnie walczą właśnie goście i Firańczyk zmniejsza to prowadzenie. 2 gole przewagi, niecałe 2 minuty do końca. 5-3, Marcin Firańczyk. Teraz Budniak. Popatrzmy, Marek! To jest jego mecz! Kapitalnie teraz to przyjął. No, dużo dodać, no, przyjęcie, wykończenie rewelacyjne. Asysta Krzysztof Iwanek. Też chciałem to podkreślić, bo troszkę mieliśmy dzisiaj uwag o tą grę nogami Krzyśka, a tutaj no kapitalna asysta. A teraz popatrzmy, będzie pusta bramka i Zastawnik. 7-3, Mikołaj Zastawnik. Dość prosta strata, szybkość Mikołaja Zastawnika i też trzeba podkreślić precyzja. 5-4-3-2-1, no i za moment końcowa syrena. Rekord wygrywa z grupą inwestycyjną, ma lepszy futsal Leszno. 7-3.